Bohaterka dzisiejszego odcinka, choć nie ma jeszcze 18 lat, coraz bardziej zaznacza swoją obecność w świecie seniorskiej lekkiej atletyki i tylko biega po to, żeby osiągnąć sportowe szczyty. Kornelia Lesiewicz. No to do dzieła. ,82, 86. Tak. Jak ważny dla Ciebie jest to wynik? No przyznam się, że bardzo ważny, bo zrobiłam to na memoriale pani Ireny Szewińskiej, która również biega 400 metrów. Był to mój pierwszy start w tym sezonie na 400 metrów. I no przyznam się, że kiedy ja zobaczyłam ten wynik na tablicy, to już wiedziałam, że spełniły się wszystkie moje marzenia. Widziałam radość moich rodziców, mojego taty, mojej mamy, cioci, trenera wszystkich. I to było dla mnie tak ogromne emocje, że chyba nigdy tego startu nie zapomnę i przyznam się, że to był jedyny taki start w swoim rodzaju. Powiedziałeś, że spełniły się wszystkie Twoje marzenia. Na pewno wszystkie już się spełniły tym wynikiem? No wszystkie jeszcze nie, ale dzięki temu uwierzyłam tak naprawdę w siebie i uwierzyłam w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wspomniałaś panią Irenę Szewińską, powiedziałaś o 400 metrach. To jest taki dystans, te 400 metrów. W Polsce mocno, w świadomości polskich kibiców, mocno zakorzenione, że na te 400 metrów zawsze mieliśmy sukcesy. Czy pani Irena, czy w latach 90. i początku 2000. sztafeta męska, teraz sztafeta kobieca. Dlaczego te 400 metrów wybrałaś? Czy to obrałaś sobie to jako cel, że chcesz biegać na tym dystansie, czy gdzieś ktoś cię ukierunkował? Myślę, że to tak bardziej mój trener mnie ukierunkował. Już tak naprawdę od pierwszego roku młodziczki zaczynałam na tym dystansie i już wtedy trener wiedział, że coś jednak jest na rzeczy, że jednak chyba pod te 400 będziemy iść, bo zaczynam od 300 metrów i tak naprawdę my z trenerem już wiedzieliśmy, że po tych 300 przyjdzie czas na 400. I nie było w Twojej głowie żadnej niepewności, żadnego zwątpienia, że czy na pewno te 400? Czy to jest taki dystans, w którym Ty się czujesz najlepiej? Myślę, że chyba tak. Jakoś, nie wiem, pokochałam to 400, 400 pokochało mnie i się ze sobą, że tak powiem, dogadujemy i chciałabym na tym dystansie zostać. Uwaga, ostatnio mówiliśmy niedawno, że Pia Skrzyszowska to jest najmłodsza uczestniczka za linią mety, bohaterka. Kornelia Lesiewicz, rocznik 2003. Zgadza się. Jak daleko Twoja pamięć sięga? Czy Ty jako młoda dziewczyna przeżywałaś te sukcesy? No właśnie, które sukcesy przeżywałaś tych 400 metrów? Czy w ogóle, czy wtedy Cię to jeszcze nie interesowało? Znaczy tak naprawdę mogę szczerze powiedzieć, że może już od 2 lat tak na poważnie wzięłam się za sport. Zaczęłam poważnie o tym myśleć. Myślę, że już tak mam gdzieś na końcu głowy to, że jednak chyba chciałabym w ten sport iść, ale też iść w tym samym kierunku właśnie z nauką, żeby te dwie rzeczy połączyć, bo na pewno nie zrezygnuję ze szkoły kosztem lekkiej atletyki. Na pewno chcę to połączyć wszystko. Chcę, żeby te wszystkie marzenia moje, zarówno związane ze szkołą, jak i z lekką, to się wszystko, żeby to się fajnie połączyło i to naprawdę już będę spełniona wtedy. Powiedziałaś dwa lata temu były Mistrzostwa Świata w Birmingham. Tam nasza męska sztafeta pobiła rekord świata. Świetnie, Jakub Krzywina! Ostatnia prosta, może będzie złoto! Będzie złoto! Jest złoty medal! Jak on to zrobił, ten Kuba! Przeżywałaś to wtedy jako ta zawodniczka, która chce związać swoją przyszłość z tym dystansem? No tak, to był tak naprawdę ogromny moment dla wszystkich, no bo mężczyźni tutaj, nasi 400-metrowcy pobili rekord świata, no to już jest coś, prawda? Powiedziałaś też, że od 2 lat na poważnie. To co było wcześniej? Brałaś pod uwagę, że ten sport to może być tylko dodatek, który na razie jest, ale za 2 lata, za 3-4 może go nie być? Ja tak naprawdę swoją przygodę ze sportem rozpoczęłam dzięki mojemu trenerowi, który mnie znalazł na biegach przełajowych. No i zaczęłam trenować. No i na początku to było tak, takie... Tak patrzył, kto biega i podszedł do Ciebie i mówi, tak, cześć, jak nie, masz na imię? Nie, to było bardziej na takiej zasadzie, że właśnie szkoła mnie wystawiła na biegi przełajowe na szczeblu wojewódzkim, gdzie bez żadnych przygotowań w ogóle zdobyłam brązowy medal.
Wszyscy tak zaczynali, że bez przygotowań wygrywali, bili rekordy, a potem trafiali do lekkiej atletyki. No. Marcin Lewandowski też pojechał w stroju brata, biegał, pobił rekord makroregionu i postanowił rzucić piłkę nożną i związać się z lekką. No właśnie tak u mnie to też podobnie wyglądało. Właśnie trener mnie tam znalazł, zaprosił mnie na treningi i tak naprawdę te treningi na początku miałam takie bardziej ogólnorozwojowe, gdzie ja się tym wszystkim tak naprawdę na początku bawiłam. I to była dla mnie ogromna zabawa i w końcu miałam możliwość pojechać na ogólnopolskie czwartki lekkoatletyczne, gdzie startowałam właśnie na dystansie 300 metrów i pobiłam tam rekord Polski U14 na 300 metrów. I wtedy sobie właśnie pomyślałam, o kurczę, jak fajnie. Może coś z tego będzie, może nie, ale nie myślałam jeszcze tak poważnie nad tym. I myślę, że te 2 lata temu to był taki czas, taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie i wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby tak właśnie było, ale na samym początku wspomnieliśmy twój rekord U18, pobity w Bydgoszczy. Po tym rekordzie, po tym wyniku wszyscy zaczęli patrzeć na ciebie. Twoje nazwisko zaczęło się pojawiać w mediach, zaczęło być o nim głośno, że jest taka młoda biegaczka. Nawet niektórzy zaczęli mówić, że to jest przyszła czy następczyni Justyny Święty Ersetic. Mhm. Jak ty się z tym czujesz, że przez ten rekord nagle wdarłaś się do tego już powiedzmy wielkiego świata polskiej lekkiej atletyki? No na pewno jest to dla mnie wyróżnienie, że tyle osób teraz mi tak pozytywnie odbiera, trzyma za mnie kciuki, wspiera mnie. Cieszę się też z tego, że otaczają mnie tacy wspaniali ludzie i mam od nich ogromne wsparcie, w szczególności właśnie od moich rodziców. Tak naprawdę, no co ja mogę powiedzieć? Ja trenuję po to tak ciężko i jestem wytrwała w swoich postanowieniach po to, żeby kiedyś móc biegać tak samo dobrze. No, ona bym powiedziała wspaniale, jak Justyna Święty Ersetic. I takie określenie, że następczyni, czy druga Justyna Święty, może druga Justyna Święty, pewnie ty byś wolała, że Kornelia Lesiewicz po prostu, ale w obecnym, w tym momencie określenie nowa Justyna Święty Ersetic. To jest ogromne wyróżnienie. To ile czasu dajesz sobie, żeby wedrzeć się do tej sztafety? To jest dobre pytanie. Ja tak naprawdę mogę powiedzieć, że żyję chwilą. Cieszę się z każdego dnia i każdy dzień jest dla mnie nowym wyzwaniem i nie patrzę aż tak bardzo w przyszłość. Nie wiem, co życie im przyniesie. Mam nadzieję, że na pewno same dobre rzeczy i mam nadzieję, że te treningi, które aktualnie dużo mi dają, bo widzę u siebie znaczną poprawę, mam nadzieję, że dadzą mi po prostu spełnienie moich marzeń, jeżeli chodzi o poprawę rekordu życiowego na 400. I w zależności od tego, jaki ten wynik będzie, to wtedy dopiero zobaczymy, czy będę mogła w jakiś sposób wesprzeć sztafetę. No, ale jakiś punkt odniesienia możesz mieć, bo ty biegasz teraz na poziomie 52,86, 53 z kawałkiem, tak? To już są takie wyniki, które potrafisz osiągnąć. No Justyna Święty biegała na poziomie 55. No gdzieś, tak. Gdzieś widziałem zestawienie, że ten rekord jest lepszy niż którakolwiek z dziewczyn pobiegła, więc to też może ci dawać jakieś dodatkową motywację, poczucie tego, że ty za chwilę możesz się tam znaleźć. No na pewno jest to dla mnie jakaś motywacja, która mnie jeszcze bardziej napędza. Tak naprawdę ja jestem tego, mogę powiedzieć, wyznania, że jeżeli dziewczyny mogą, to czemu ja bym nie mogła? I dlatego robię wszystko po to, aby kiedyś też móc właśnie tak jak dziewczyny pojechać na Mistrzostwa Świata, czy nawet Igrzyska Olimpijskie. Mówisz, że kiedyś, że chciałabyś, no ale tak na ten moment. Ile dajesz sobie czasu, żeby właśnie być reprezentantką Polski na wielkiej imprezie? Nie mam pojęcia. Jakbyś chciała, bo to są Igrzyska. Są. Za wcześnie? Czy już jest szansa na przykład? Gramy w otwarte karty. Powiem tak. Tak jak mówiłam, ja robię wszystko, żeby ten wynik poprawić, żeby cały czas się przesuwać do przodu, żeby zbierać coraz to nowsze doświadczenia. I jak to się wszystko potoczy? No to zobaczymy. To na razie to wszystko, te igrzyska, Mistrzostwo Świata, sztafeta, aniołków naszych, co dla mnie to są po prostu jeszcze
To są takie abstrakcyjne rzeczy, że ja mogłabym tak w ogóle. Tak, że ja w ogóle mogłabym pojechać z dziewczynami na takie imprezy, no to jest już dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie, że w ogóle ktoś tak mówi, że ja mam jakąś w ogóle szansę. Czyli co, igrzyska jeszcze odkładamy i potem są Mistrzostwa Świata w 2022 w Eugene. To już tam, tak? No. Zobaczymy wszystko. Ja mam nadzieję, że wszystko się fajnie potoczy i że te wyniki będą iść naprawdę fajnie, bo tak naprawdę ja w 2019 roku biegałam 54 z hakiem i nagle tu w 2020 52-73. No to jest przepaść. Na pewno wiem, że będzie ciężko poprawić aktualny rekord życiowy, ale na razie wszystko robię, żeby coraz bardziej to no właśnie przesuwać się do przodu. Chcesz, żeby ta twoja kariera szła równolegle sportowa z karierą, powiedzmy, naukową, tak to nazwijmy. Tak. Matura przed tobą. No to właśnie teraz się zastanawiam, jak to dążenie, chęć dążenia do bicia rekordów, do poprawiania swojego wyniku życiowego współgra i ma się do tego, żeby przygotować się dobrze do matury, żeby iść na studia. Jak jest ci ciężko, albo jak dzięki temu, że biegasz, masz łatwiej? Bo to różnie jest. No przyznam szczerze, że no nie jest łatwo. Chodzę do wymagającej, ale za to bardzo dobrej szkoły. Właśnie do pierwszego ELO u mnie w Gorzowie. I przyznam szczerze, że mam ogromne wsparcie od nauczycieli ze mojej szkoły. No, chciałem apelować, żeby mniej wymagali trochę. Nie, naprawdę. Od samego pana dyrektora, od nauczycieli, którzy mnie uczą, mam ogromne wsparcie. Wiedzą, że trenuję już na jakimś, no, mogę powiedzieć, dosyć wysokim poziomie, jak na mój wiek. Wiedzą, że nie jest mi łatwo, muszę codziennie trenować, mam tylko tak naprawdę niedzielę wolną, a tej nauki jest dużo. Ja jeszcze dodatkowo rozszerzam historię i Polski, więc tej nauki no naprawdę jest sporo, ale naprawdę mnie wspierają, zawsze mnie zapytają, jak tam na treningu, jak się czuję i w ogóle. Też mój profesor od historii biega i on zawsze właśnie mnie zapyta, no Kora, jak tam właśnie na treningach, jak się czujesz, kiedy jakieś zawody, więc to jest naprawdę super. Czy po tym rekordzie, jak mówisz, tak wspierają i pytają, było jakieś specjalne powitanie w szkole? Znaczy, dużo nauczycieli mi gratulowało i no, to naprawdę jest mega miłe, że tak są za mną i mnie wspierają w tym, co robię. Cieszę się, że ta szkoła nie tylko łączy samą naukę, ale łączy właśnie naukę z pasją i to jest super. Łączy nas pasja, to chyba motto przewodnie AZS-u. Na studia, rozumiem, wybierasz się po maturze? Wybieram. Masz już w głowie kierunek? Myślałam... Historia rozszerzona, polski rozszerzony, to coś pewnie w kierunku historia, dziennikarstwo? Politologia. Ja kończyłem politologię, miałem rozszerzoną historię i Polski. Nie strasznego. Właśnie myślałam nad psychologią, myślałam nad prawem. I to są takie dwa kierunki, nad którymi właśnie myślałam. A masz tyle czasu, no żeby właśnie jeszcze czytać te wszystkie akty prawne, książki? Nie za dużo byłoby? Tak naprawdę... Zauważyłam, że na przykład Patrycja Wiśkiewicz jest super przykładem osoby, która potrafiła pogodzić naukę ze sportem. Zresztą też widziałam właśnie w wywiadzie z Patrycją, że dała radę i potrafiła to wszystko pogodzić. I znam dużo takich przykładów osób, które potrafią jednak pogodzić tą naukę ze sportem. I myślę, że gdybym naprawdę tego chciała, a naprawdę chcę, to myślę, że mi się uda. Patrycja jeszcze powiedziała, że prędzej rzuciłaby bieganie niż edukację. Jak jest w twoim przypadku? Myślę, że w moim przypadku mogłoby być podobnie, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy nas spotka jakaś kontuzja, czy może będziemy musieli zrezygnować z biegania z jakiegoś innego powodu, a jednak edukacja no, to jest naprawdę ważna, więc zdecydowanie. Nie rzuciłabym raczej. Zdecydowanie szkoły. Edukacja jest bardzo ważna. Przed programem, kiedy zapinaliśmy mikroporty, Kornelia powiedziała, że nie do końca wie jak, bo nigdy jeszcze nie miała. Czy ty jesteś gotowa na to, że z każdym twoim kolejnym sukcesem w stosunku do tego, jak młoda jesteś i jakim przebojem wdzierasz się do tego świata lekkiej atletyki, to zainteresowanie twoją osobą, tym co robisz, tym co jesz,
i tak dalej, będzie wzrastało. I jak ty się czujesz w takim właśnie blasku, fleszy, kiedy wszyscy na ciebie patrzą, wszyscy cię obserwują, bo potem tak naprawdę sukces przysparza wielu fanów, ludzi, którzy pochlebnie o tobie mówią, ale w momencie, kiedy po tym sukcesie przychodzi moment taki trudniejszy, kontuzja, słabszy wynik, oni bardzo szybko potrafią się odwrócić. To też prawda. Słyszałam o takich przypadkach. Natomiast no, na pewno jak obiłam ten rekord polski teraz w Bydgoszczy, to wiele oczu zwróciło na mnie uwagę. Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Czułam się jak taka mała, zagubiona dziewczynka, na którą wszyscy się patrzą, obserwują każdy jej ruch. I przyznam, że no, było dziwnie na początku. Porażki, kontuzje. W sporcie nie ma tak naprawdę tylko same, nie występują tylko same sukcesy. Na pewno kiedyś ta porażka, czy gorszy, słabszy okres przyjdzie. I wtedy to zależy tylko od ludzi, jak na ciebie spojrzą, czy dadzą ci szansę, czy jednak będą cię, że tak powiem, obgadywać za plecami, o, jak jej źle poszło, już nic jej nie będzie, jest przetrenowana, czy coś takiego. No jeszcze obgadywanie za plecami to jest o tyle dobre, że to bezpośrednio nie dotknie ciebie. Mhm. Ale ja mówię o takich sytuacjach, czy ty jesteś gotowa i na tyle masz mocną psychikę, że jesteś gotowa na to, że ta krytyka spadnie bezpośrednio na ciebie, wiadomości na Facebooku, na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że przez to, że właśnie tak jak mówiłam na początku, otaczają mnie sami tak naprawdę wspaniali ludzie, o których mam ogromne wsparcie, przyjaciele, rodzina. Myślę, że ja się nie załamię, a wręcz przeciwnie, będę jeszcze silniejszy. W myśl zasady, że twardym trzeba być. Oczywiście. A nie miękkim. To powiedz mi jeszcze, szkoła wymagająca, jak już Kornelia powiedziała, treningi wymagające i chęć bycia najlepszą, najszybszą, to czy ty masz czas na takie jakieś przyziemne sprawy, rzeczy, nie wiem, gdzie lubisz się odciąć od sportu, od biegania i zająć się no właśnie czym? Przyznam szczerze, że z czasem bywa ciężko. Naprawdę muszę to sobie tak rozgraniczyć, bo zazwyczaj u mnie dzień wygląda tak, jak jeszcze przed całą pandemią chodziłam do szkoły, to na 8 miałam zajęcia ze szkoły, leciałam od razu na trening, z treningu czasami jakieś zajęcia dodatkowe, czy właśnie do fizjoterapeuty i w domu byłam o 19:20. I tak naprawdę weekend to był taki jedyny mój wolny czas na to, żeby właśnie spotkać się z przyjaciółkami, czy gdzieś wyjść z rodziną nawet na spacer, czy gdzieś pojechać. A jakieś takie pasje pozasportowe? Bardzo lubię czytać książki, jak mam naprawdę czas, a teraz tego czasu jest tak mało. Ale lubisz trochę mniej czytać? Mam dużo lektur do przeczytania, ale bardzo lubię z moją rodziną podróżować. I często właśnie na wakacje gdzieś wyjeżdżaliśmy, już po moim sezonie, i zwiedzaliśmy, podróżowaliśmy, a teraz przez tą pandemię no, jest po prostu ciężko. Takie najciekawsze miejsce, które cię urzekło, albo miejsce, do którego chętnie byś wróciła, czy lubisz wracać? Zawsze powtarzałam mojej mamie, że bardzo chciałabym wrócić na Sri Lankę. Było to miejsce, w którym właśnie jak się zatrzymaliśmy, nie było prawie w ogóle ludzi. Cała plaża była zupełnie pusta i można było tak naprawdę odpocząć od tego całego natłoku takich codziennych obowiązków, od treningów, od wszystkiego. I miałam czas dla rodziny, więc no, moje wakacje marzeń. A co gdyby nie sport? Co by było, gdyby szkoła nie wystawiła cię bez przygotowania na biegi przełajowe, gdyby trener nie wyhaczył cię podczas tych biegów? Gdzie widzisz siebie? Co byś teraz robiła? Myślę, żebyś się uczyła i czytała lektury i przygotowywała pewnie do matury. Pewnie tak, pewnie bym się uczyła i to znacznie więcej. Ale myślę, że jednak ta lekka atletyka by się w jakimś czasie u mnie pojawiła. Bo to u mnie takie rodzinne, moja mama i jej siostra też biegały. 300-400. I tak właśnie kiedyś jeszcze przed tym, jak mój trener mnie znalazł, rozmawiałam z mamą,
że może bym się zapisała na jakąś lekką atletykę, a ona wtedy właśnie była taka przeciwna temu, mówiła, że nie, to ci zabierze dużo czasu właśnie ze szkoły, ja trenowałam, wiem jak to było, ale potem zauważyła, że naprawdę jest to moja pasja, jest to coś, co powinnam robić i nie powinnam tego zrezygnować i się bardzo właśnie cieszyła, że poszłam w tym kierunku. A przed lekką był jakiś sport? Oj, było dużo. Zaczynałam od pływania, ale to tak bardziej na zasadzie właśnie w podstawówce. Mhm. Nauczyciele nas tak brali na basen. No zajęcia właśnie z pływania. Mhm. Grałam też 3-4 lata w tenisa ziemnego. No, jak się jest dobrym, to bardzo dochodowy sport. To prawda, właśnie teraz. Ale trzeba dużo zainwestować. Tak, teraz mój młodszy brat właśnie pokochał tenisa ziemnego i trenuje. Po prostu chce się Igi Świątek, czy już wcześniej pokochał? Nie, przed. I właśnie no, też już tak dobrze mu tam idzie, więc to cieszy, bo cała moja rodzina to właśnie żyje tak też właśnie sportowo. Po tenisie tańczyłam. I potem już właśnie znalazł mnie mój trener. I tak sobie teraz biegniesz i... No właśnie, ja tylko biegam. Nikt na Instagramie jest nieprzypadkowy, tylko biega. Dokładnie. To gdzie, jak tak sobie tylko biegasz, to gdzie widzisz siebie, gdzie chcesz dobiec w przeciągu, powiedzmy, 5 lat? Na Igrzyska Olimpijskie. Mówię 5, bo jest 2025, mhm. W 2024 są kolejne Igrzyska. No to na Igrzyska Olimpijskie. Te w Paryżu? Mhm, tak. I co tam ma się wydarzyć? Co tam ma się wydarzyć? nie wiem, no to... To jest już ciężkie pytanie, bo nie jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy za tyle czasu. Na pewno moim marzeniem jest tam pojechać, a już tam stanąć i dać sobie tyle, ile tylko będę mogła. Ile fabryka dała. Dokładnie. To jeszcze kończąc już powoli, wrócę do naszej żeńskiej sztafety, do aniołków. Czy ty masz z nimi jakiś kontakt, podpatrujesz, czy dziewczyny coś ci radzą? Powiem szczerze, że dziewczyny bardzo fajnie mnie przyjęły. Poznałam je właśnie tak stopniowo właśnie. Mhm. Zapoznawałam każdą z nich na różnych memoriałach. I no, są bardzo miłe i są strasznie sympatyczne. Teraz właśnie też przebywają tutaj na zgrupowaniu w Spale. I podchodziłaś, mówiłaś, cześć, jestem Kornelia, już niedługo wbiję do was do zespołu. Nie. Już tak myślę, że normalnie właśnie mogę z nimi zawsze porozmawiać i zapytać, jak tam im trening minął. One też mnie zapytają, są bardzo sympatyczne. I oczywiście tam patrzę właśnie, że jak biegają i myślę, że wtedy mam jeszcze większą motywację, bo chcę biegać tak samo dobrze w przyszłości jak one. Czyli generalnie relacje z aniołkami zapowiadają się bardzo dobrze. Myślę, że dziewczyny też mnie jakoś tam polubiły. I myślę, że te relacje... Zastanawiały się, co to jest? Skąd ona się wzięła? Nie mam pojęcia, ale bardzo, bardzo miło mnie przyjęły. Fajnie mi się też z nimi rozmawia, więc... Więc jak najbardziej zgłaszasz akces, żeby do tego zespołu, do tej drużyny chciałabym dołączyć. Chciałabym, jest to moje marzenie. A masz jakąś taką swoją idolkę, jeśli chodzi o 400 metrów? No właśnie, już też mówiłam wielokrotnie. Dobra, że... to nie. Jak to takie nudne pytanie, to nie mów. Że właśnie lubię podpatrywać Anię Kiełbasińską, ponieważ ma ona dla mnie właśnie w sobie taki wewnętrzny spokój i potrafi, tak mi się wydaje, jak tak na nią patrzę, że potrafi opanować właśnie wszystkie emocje i szczerze właśnie powiedziawszy, chciałabym kiedyś w życiu osiągnąć taką harmonię, taki spokój wewnętrzny i potrafić zapanować nad wszystkimi emocjami, totalnie się wyłączyć i skupić się tylko na jednej rzeczy. Po raz kolejny nam się udało, po raz kolejny dotarliśmy do końca odcinka. Kornelia, bardzo ci dziękuję. I zostawiam cię z państwem, bo powiedziałaś, że chciałaś studiować prawo, a prawnicy, adwokaci dużo muszą mówić, także kamera jest twoja. Mam nadzieję, że wszystkim bardzo się podobało, zostaliście z nami do końca. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Obserwujcie na Instagramie, na Facebooku, za linią mety, tylko biegam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.